begin, you vermin. You use others for your own despicable desires. Wykorzystasz się dla swoich popieprzonych pragnień, Madarame. Nie jesteś nawet warty sztuki, którą tworzysz. Okej, i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Znaczy, w zasadzie to nie w kolejnym odcinku, tylko po prostu powiem tak. Muszę nagrać tą walkę jeszcze raz, ponieważ pierwotna walka poszła bardzo źle. Ale teraz już wiem co i jak, więc... A poza tym jeszcze jak po tym jak otrzymałem Game Overa na pysk, miałem dzwonek do drzwi i musiałem kończyć, więc cóż, no... Walka jeszcze raz, więc... krótka sprawa. Oczy są podatne tylko i wyłącznie na ataki fizyczne, to takimi atakami trzeba ich walić. Przy okazji też skorzystałem z tego, że zostałem na pizdę i po prostu... Okej, on się nada. Skorzystałem z tego, że dostałem na pizdę i przy okazji sobie... Sfuzjowałem sobie Shiseł, poświęcając Makamiego oraz Pixie, którą musiałem przezwać, ponieważ nie miałem dosłownie ani jednej persony, która władała elektryką. Pixie była jedyna, a będzie mi to potrzebne, jak diabli. Dobra. Dobra, w sumie to jest obojętnie. Cyk. Au. Ta walka jest trudniejsza niż mogłoby się wydawać, więc... Kurwa, nie to chciałem. Miskliknąłem, dobra, trudno. Takamaki weźmie... O, w nohal. A Yusuke zostawię usta. Bo czemu by nie. Chociaż trochę chyba źle robię. No i dobra. Oczy... A no tak, zapomniałbym. Że trzeba jej w miarę równomiernie tłuc. Dobra. Chciałem zapodać Medie, ale może nie ma co przesadzać. No i to jest w zasadzie pierwsza faza, która nie jest aż taka trudna, przynajmniej mam nadzieję, że nie jest. Ajajaj. Dobra, usta i mam nadzieję, że Morgana zdąży wyleczyć. Liczę na to, nie ukrywam. Szlak. Co to za atak? To musi być coś więcej niż po prostu zmiana koloru. Powinniśmy być ostrożni. Tak, to jest atak, to jest coś taki, to jest, to sprawia, że postać, która ma ten nałożoną tą farbę, jest podatna na wszystko. Więc radzę, rekomenduję ostrożność. Dobra, w nohal. No właśnie o tym mówię. Wiedziałem. A, pierwsze podejście do tej walki przegrałem tym, że zaklęcie się we mnie odbiło w drugiej fazie, więc... Te. Dobra, później ją przywrócę. Znaczy go. Dobra, Takamaki, niech zapoda Revivala. A, ja chyba zużyłem większość przedmiotów wskrzeszających na tym superbossie. I coś czuję, że chyba będę tego żałował. No szlak by to. Dobra, napierdzielaj.
Dobra, on jest następny. To ja sprawię, że nie będzie. Okej, już nie restauruje, bardzo dobrze. A, Medea, zdecydowanie Medea. Następna faza tej walki już jest łatwiejsza, tylko trzeba po prostu uważać na jedną rzecz. Ranohal z głowy. Będzie się restaurował? Nie będzie. I dziękuję po nim. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą fazę. Teraz druga faza, która została zmodyfikowana w Royalce. Ona nie jest trudna, o ile mamy sytuację, że mamy każdy atak żywiołowy i to jest ważne, pojedynczy. Cholera jasna, Yami jest wielki Madarame. Madarame, który zawsze gromadzi potężne tłumy, kiedy się tylko otworzy wystawa. Nie jestem kimś, kogo wy bezwartościowe szczeniaki jak wy może sobie pozwolić, żeby został pokonany. Dobra, zamknij już mordę, bo nie mam na to czasu. Już wystarczy, że całą walkę muszę drugi raz powtarzać. I on właśnie tworzy takie kopie, oczywiście, jak się zapewnie domyślacie. Chodzi o to, że trzeba w każdego uderzać przeciwnym żywiołem, czyli ognistego, lodowym, lodowego, ognistym, wiatrowy, elektryczny, wiatrowym. Ja wcześniej miałem taki problem, bo nie miałem ani jednego pojedynczego ataku. Miałem tylko Mazio, ale przez to zginąłem, bo niektórzy z nich mają Reaper, ale nie tym razem, więc... To tak, teraz cyk, baton pass na Morgana. Garu na tego skurwysyna. Teraz niech będzie Yosuke. Yosuke znaczy się. Cyk i Takamaki ogniem w lodowego. A, już nie mogę dalej, to okej. No to skorzystamy i obniżymy mu atak. Chociaż on chyba nie atakuje ani razu, ale cóż. Kurwa, źle! Pomyliłem się. Szlak. Dobra, nie szkodzi. Tylko, że już baton pasy nie działają. No ale cóż. Dobra, shut the fuck up. No brawo, gratuluję wyboru celu. Na szczęście AI w tej grze, w zasadzie to w każdym JRPG-u tak trochę nie myśli. I często randomowo o, widzicie, popisali się. Niech zgadnę i teraz Joker oberwie. Nie, aż tacy głupi nie są. Tak, i on będzie co jakiś czas uzupełniał i na tym będzie polegać walka, że trzeba będzie jego falsyfikaty likwidować. Dobra, to jeszcze raz, cyk. Tym razem uderz prawidłowego. Dziękuję. Yusuke może być. I Takamaki wali w lodowego i go chyba już zinstakilluje. A jeśli nie, to nie szkodzi. To ja skorzystam z okazji, że... No i to 0 many kosztuje. Warto wiedzieć w sumie, bo nie zwróciłem na to uwagi, szczerze mówiąc. Dobra, od nich napierdala w tego. Gagatka.
Czy ja chcę ryzykować z Maradzi? Nie. Dla bezpieczeństwa Sukukadze w Jokera. W sumie jeszcze jedną Sukukadze dostanie. Okej. Tego gagatka. O! Świetnie się składa, że zdechł i bardzo dobrze. Nie, nie dobrze. Chyba, że... Nie, Maradzion to będzie bardzo zły pomysł. Dobra, spal Kutasa. Oczywiście na tą walkę jest patent, który się pojawi później. Na razie musimy sobie radzić w taki sposób. Na razie po prostu skupić się przede wszystkim na falsyfikatach. Zaufajcie, to się opłaci. No ale można mu tam od czasu jednąć. Przestańcie. Tak okazuje swą wdzięczność dla człowieka, który cię wychował? Cisza. Szkoda, nie marnuj powietrza. Okej. Okay. Morgana niech rzuci medię. Dobra, jednego się już pozbędziemy. Ach, nie wyszło. No trudno. Byle nie wioskę, byle nie wioskę, byle nie... Wyskurwysyny. Mogę mu wydać polecenie obrony. Byle nie wioskę. A, na najlepiej. I czy teraz się już zacznie? Nie, jeszcze nie. Szkoda, że akurat nie mam żadnego lodowego ataku. Chociaż zobaczę, czy mam może jakiś ma buffu. Nie, dopiero Jack Frost musi się go nauczyć. No trudno, no to... A, wioska jest oszołomiony, fucking shit. Dobra, to jeszcze raz go jebnę, trudno się mówi. Dobra, ty w sumie zapuść heala, bo czemu by nie? Mam tylko nadzieję, że mi wystarczy many. W sumie jak nie kosztujesz żadnej many, to zwiększy mu atak za darmochę. Cyk. Jeszcze raz w tego. Kurde, przeżyli to. Niedobrze. Fucking shit. Szlak. Co, czy to już? Nie, jeszcze nie. Z tego co mi wiadomo, te tutaj kutafony mają odporność, mają, odbijają elektryczność, więc ja właśnie w ten sposób przegrałem, że miałem trzech takich gagatków i oni odbili we mnie elektryczny atak. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak było. Dobra, podnieś Yusuke jeszcze raz. A, te pierwsze zużycie nie kosztuje many, okej. Okay. No ale 10 to jeszcze nie aż tak dużo. Więc do przeżycia.
Dobra. Skasuj po prostu jednego. Zawsze jeden mniej. O, jeszcze więc przedłużymy efekt, a przy okazji jeszcze więcej będzie miał suku kadry. Okej. To jeszcze nie jest to, rozumiem. Bo cała rzecz w tym, że prędzej czy później on będzie tworzył wadliwe falsyfikaty, ale wygląda na to, że to chyba jeszcze nie jest ten etap. Właśnie nie pamiętam, czy trzeba jego uszkodzić, czy... Dobra, zróbmy tak, baton pass na Yusuke i giant slice na prawdziwkę. No a tak myślałem, że Morgana będzie miała kolejny ruch i mam zamiar to wykorzystać. Dobra, pozbądź się chociaż jednego. Ty możesz się kogoś pozbyć? Tak średnio bym powiedział. Dobra, walw prawdziwego. Wyjebane. Musimy to przeżyć. Ale nie mamy chyba nikogo z podatnością na wiatr. Na prunt chyba też nie, więc do przeżycia to będzie. Co to teraz będzie? Nie, jeszcze nie. To nie wiem, czy ja muszę go jeszcze bardziej uszkodzić, czy... Okej, skasowany. Teraz Magaru będę dzięki temu mógł użyć. Trochę to przyspieszymy. Właśnie najlepiej zrobić tak, żeby doprowadzić... A wiecie co, zaryzykuję. Jak odbije, to tragedii nie będzie. No, tak myślałem. Czyli możliwe, że to jest tak, że oni mają chyba ripple na wszystkie inne żywioły niż ich własny. Ale to nie szkodzi. Kurwa, kurwa. Przestańcie, szczeniaki, bo jak nie... Myślisz, że przestraszymy się takich gruźb? Okej, Morgana jest na... Zapomniałem. Ale to nie szkodzi. O, i zaczęło się. Zaczyna... właśnie to jest to, o czym mówiłem, że w pewnym momencie on zaczyna robić wadliwe falsyfikaty i... Ej, coś tu jest nie tak. Czy to możliwe, że... Co? Ja? Że wielki Madarame... Popełniłem błąd? Więc to jest prawdziwy... Więc to jest ograniczenie twojego skilla. Jakie to infantylne. Pomyśleć, że zjebałeś produkując nawet swoje własne falsyfikaty. Proszę, nie zapomnij mnie jeszcze... Nie... No i to jest... spróbuję techniczny atak. O, wiecie, mam technikala. Teraz zrobimy odwrotnie na wszelki wypadek. I teraz zrobię technikala. Maradzi. I jeszcze raz. Dobra, teraz nie van. Dobra, pierd... O nie. Tego się obawiałem.
Ja tego już nie. Uf, nie elektryczne, bardzo dobrze. Jep. Ty Medie zarzuć. Dobra. Ty spal kutafona. Teraz tak, buffu. I dzięki mechanice Baton Passa będę liczył na to, że to wystarczy na Madaramę. Niestety nie starczyło. Ale to nic. Jeden zostanie... Ale jak jeden zostaje przy życiu, to tragedii nie ma. Fuck. Media na wszelki wypadek. Teraz zrób technikala. Zrób baton. A, nie zraj baton pasa. Fucking shit. Dobra. To spal skurwysyna. Fuck, no kurde, nauczyli się w końcu. Może powiedzieć rychło w czas. Aha. Dobra, no to to załatwimy w taki sposób, że jego wykończę, a Morgana walnie Magaru. Bo teraz już nic nie stoi na przeszkodzie. I walisz jeszcze raz Magaru. Na wszelki wypadek podnieś go z ziemi. I będę liczył na to, że to wystarczy, żeby go dopierdolić. Wystarczyło. Tylko pytanie, czy to jest koniec walki, czy będzie coś jeszcze. Bo mi się wydaje, że chyba to jeszcze nie koniec. Ale zobaczymy. Bo ja pamiętam, że chyba w oryginale ta walka troszeczkę inaczej wyglądała. Że tam chyba można było wykorzystać farby na swoją korzyść. Chyba, że to było w tej pierwszej fazie, a ja po prostu najzwyczajniej w świecie nie doszedłem do tego momentu, no ale cóż. Shisa dostał level, szkoda, że akurat on, no ale nie będę narzekał. Raczej nie będę się bawił tutaj w celowe levelowanie konkretnych person, chyba że będę miał taką możliwość, tylko raczej będę tworzył nowe. Nikt już nie dba o prawdziwą sztukę. Jedyne czego chcą to z łatwością rozpoznawalne marki. Też tu jestem ofiarą. Nie zgodziłbyś się? A teraz wymówki. Świat sztuki kręci się... no, koniec końców, świat sztuki kręci się wokół pieniędzy. Nie możesz do niczego dojść bez grosza przy duszy. Yusuke, rozumiesz, prawda?
Bycie biednym artystą jest naprawdę żałosne. Po prostu nie chciałem powrotu do tego życia. Taki diabeł wcielony jak ty nie ma prawa mówić o świecie sztuki. Jesteś skończony dla całego w tym całym zepsutym świecie. A, nie, czekajcie. Zrobiłeś to, bo podążałeś za tym całym zepsutym świecie. Nie wiem, coś takiego. Nie, proszę, tylko nie zabijaj mnie. Powrócisz do rzeczywistości i przyznasz się do swych zbrodni. Wszystkich. Nie zabijesz mnie? Przysięgnij. Dobrze, dobrze. A co z tym drugim? Tym w czarnej masce? Kim? Czarnej masce? Czekaj, o kim on mówi? Nie może być. Był jakiś inny intruz w tym pałacu? Nie ma czasu. Ruchy. A, czyli to jest wszystko, jeśli chodzi o walkę. Wsiadać. Hej, Yusuke. Co powinienem zrobić? Połów temu wszystkiemu kres i przynajmniej raz wystaw swoje własne dzieło. Yusuke! Nie, czekaj, proszę! Yusuke! Yusuke! No, czyli nawet cutscenki nie będziemy mieli, tym lepiej. Chyba, że będzie cutscenka. Nie, nie będzie tym razem. Cel został skasowany. Byłoby słabo, gdyby ludzie zaczęli nas tu podejrzewać. Powinniśmy się stąd zmywać. Yusuke, chodź. Jasne. Do widzenia, mistrzu. Cóż, misja jest chyba sukcesem, jak przypuszczam. Jedyne co pozostało to zobaczyć, czy zmiana serca zadziałała, czy nie. To takie gorzkie. Czemu wziąłeś się czarny? Sayuri. A, chyba chodziło o kawę, że kawa gorzka, że czarną wziął. Nie zamierzasz się teraz rozpłakać i powiedzieć coś w stylu mamo, czyż nie? Pomyśleć, że malowanie było źródłem zniekształconych pragnień Madaramy. Okej, spróbuję, ale nie obiecuję. Jedyna pamiątka, która została po matce, nikt nie pozna jej znaczenia. Chyba o to chodzi. Ironiczne może być to, że to jest jej autoportret teraz. To wspaniałe malowidło. I pomimo, że trochę to zajęło, jest teraz należy teraz do ciebie, Yusuke. Jestem wam wdzięczny za to. Aczkolwiek to niemożliwe, żeby społeczeństwo poznało teraz te malowidło. Czy Sayuri to było imię twojej matki? Nie.
Wątpię, żeby to w zasadzie było czy imię jakiejś kobiety. Pewnie to było po to, żeby zapewnić większą tajemniczość. Po prostu część głupiej intrygi Madaramy. Cóż, to byłoby oczywiste, gdyby że to plagiat, gdyby użył jej prawdziwego imienia. Więc to jest moja matka. Nie ma opcji, żebym mógł zapamiętać jej twarz tak wyraźnie. No ale miałem rację odnośnie tego całego przypływu emocjonalnego, który poczułem, kiedy zobaczyłem to malowidło. Przestań. Jesteś takim chamem, Ryuji. To co teraz robimy? Dalej będziemy celować w grube ryby? Czemu robicie coś takiego? To po to, żeby pozbyć się kutafonów i jakby przywrócić porządek w społeczeństwie? Również chcemy napawać odwagą ludzi, którzy cierpieli przez takich samolubnych dorosłych. Podnieść na duchu. Co dobrego to przyniesie? Masz na myśli odwagę, żeby się przeciwstawić, prawda? Żeby uzyskali swoje szczęście? Probably. Możliwe. Nie ma za bardzo... nie ma takiej stuprocentowej pewności, czy to przyniesie komuś coś dobrego, czy nie. Ale wciąż nie dowiemy się, dopóki nie spróbujemy. Innymi słowy, wszyscy polegają na tej osobie. To samo można teraz w sumie powiedzieć o mnie. Ja również cierpiałem z powodu samolubnego aktu dorosłego. Co ważniejsze, jeżeli będziemy eksplorować te pałace, to może powiększy swój artystyczny repertuar. Naprawdę myślisz tylko o sztuce. Jesteś niesamowity. No cóż, nie będę brał udziału w jakichś nieeleganckich planach, czyż nie? Bez problemu. Ja o to zadbam. Poza tym mamy taką regułę, że zawsze decydujemy się mierzyć w cel anonim... Czekajcie, co? A nie, że targ... że będziemy brać na targ nieanonimowo. Co na to, Joker? Możemy dawać naszym wizytówkom więcej efektu wow dzięki Yusuke w naszym teamie. Będzie świetnym członkiem. Postaram się sprostać oczekiwaniom.
Another intruder besides us, huh? A w tym razie to, czego jestem ciekaw, to kolejny intruz poza nami. Naszą jedyną poszlaką jest czarna maska, więc niekoniecznie to może oznaczać, że to jedna osoba, prawda? No ale nie ma opcji, żeby to zbadać. Pałac przepadł. Spróbuję podejść Madaramy. Może będę w stanie dowiedzieć się czegoś więcej od niego. Jesteś pewny? Znaczy... Skontaktuję się z wami, jak wszystko już się ogarnę. Powinniśmy więc wymienić się telefonami. Artysta jako i fantomowy złodziej. Wygląda na to, że teraz jestem jednym i drugim. Bardzo dobrze. Koniec końców żyje się tylko raz. Chociaż, ale mimo wszystko ten incydent z innym intruzem trochę mnie zastanawia. Martwi bardziej, o. Nie tylko uporaliśmy się z drugim dużym celem, ale mamy też kolejny nabytek do ekipy. O mój Boże, rzeczy idą tak dobrze. To wszystko dzięki Tobie. Jakbym tylko mógł mieć pewność, to głupi ludzie mógłby się od siebie tego nauczyć. Ale jedno muszę powiedzieć, z pewnością jestem kimś wyjątkowym. To jest nasz piąty użytkownik persony. Pomoże nam układać nasze strategie bitew. Dobra, nieważne już. Mniejsza o to. Muszę już kończyć. Dobra, nie wiem, jaką byłeś osobą. Dobra, sorry, ale muszę kończyć. Dobra, byłeś człowiekiem, na pewno. Na pewno tak myślisz? O kant dupy taka odpowiedź. Dobra, weź się. Sorry, już klikam, bo odcinek jest już za długi. A ja chcę już zasejwować. W sumie zrobię tak, wyjebane. I oczywiście mamy też... ta rozmowa daje nam boosta do Magicina, social linka, więc jest git. Dobra robota. Zrobiliśmy to, co w naszej mocy. Pozwólcie, że jeszcze raz złożę wyrazy wdzięczności. Dzięki wam byłem w stanie odzyskać malowidło, które jest przepełnione miłością mojej matki. Dobra, sorry. Wystarczy. Ja muszę zrobić save'a. No niestety. Ale to nie było aż takie ważne, żeby w to wnikać. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zagrajmy w Persona 5 Royal. W zasadzie jeden z drugich, bo musiałem go podzielić, ale no na pewne rzeczy się nic nie poradzi. A póki co to mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.